Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze scenariuszy z Heroesów Piątych. Tym razem weźmiemy się za uchodźcę. Tak jak Wam mówiłem, właśnie będzie albo wyspa na własność, albo uchodźca. Stwierdziłem, że uchodźca z tego względu, że wyspę na własność jeszcze pamiętam, jak Ignacy kiedyś przechodził. Więc w miarę ten scenariusz kojarzę. Natomiast uchodźcy totalnie nie wiem, o co w nim chodzi. Te scenariusze są bardzo do siebie podobne. Obu gramy nieumarłymi, mamy chyba 5 przeciwników na dużej mapie. No i oba te scenariusze są bardzo trudne. Dlatego też będziemy grać na normalnym, nie na ciężkim, nie na łatwym, nie na heroicznym, na normalnym, bo granie na ciężkim byłoby nudne po prostu. To by się sprowadzało do tego, żebym po prostu siedział w zamku i nie, i się bronił tylko tak po prostu i farmił sobie jednostki. Więc no totalnie nudne by to było. Mówię, no na 5 wrogów trochę już przesada, nie? Jak sobie stworzę, no, no dobra, 4, okej, okay, dobra, przesadziłem. No ale nadal tak, no tych wrogów jest bardzo dużo i... No łatwe to nie jest, prawda? Przyjmę sobie artefakt, bo jest to najlepsza opcja. No i zobaczmy, co tam będzie w cutscence. A jeszcze historia, oczywiście, że tak. Mamy rok 823 i wojna pękniętej różdżki, która spowodowała destrukcję Heresz, Królestwa Nekromantów, zakończyła się. Królestwo zmarłych zostało zniszczone. Wielki Belket nie żyje, a jego uczniowie muszą znosić pogardę i wygnanie. Wielu z nich ukrywa się, inni bezskutecznie próbują ustawiać opór. Jest jeszcze jedna grupa, a w niej nekromanta Nadir, który szuka odpowiedzi w dawno zapomnianej mądrości Sar Elama i Sal Shazara. Nadir podejmuje się wykonania długiej i niebezpiecznej misji, w której przeczytał o dokumencie spisanym na starożytnym pergaminie. Chce odnaleźć nietkniętą kopię oryginalnych wykładów Siódmego Smoka. You are sure of the manuscript? Certainly. Enough lives were spent in translation that there is no question. There is a portal near here, guarded by dragons, leading to a place untouched for over 300 years. Dragons, eh? That's our first step. That, Kudur, is the only step. I zaczynamy. Wydaje mi się, że muzykę mogę tutaj trochę głośniej, czy nie? Spróbuję. Najwyżej się przejadę na tym. Może po prostu będę mówił trochę głośniej albo coś. Zresztą bardziej, że będzie trochę inna ta muzyka tutaj czasami. Zdobądź przychylność smoków, odwiedź wyrocznie, Nadir musi przeżyć. Okay. Starożytny manuskrypt znaleziony i rozszyfrowany przez Nadira odsłonił portal prowadzący do starego grobowca. Manuskrypt obiecywał, choć nieprecyzyjnie, że w grobowcu znajdują się pozostałości po naukach Sar Elama. Opatrzone przepisami Belketa... No, to jedyna pozostała kopia tego dokumentu. Manuskrypt mówił, że portal jest chroniony przez armię widmowych smoków i Nadir nie wyobrażał sobie pokonania ich w otwartej bitwie. Nie ma najmniejszego zamiaru walczyć z nimi, ponieważ nekromanci potrafią być też zdolnymi negocjatorami. Czyli musimy po prostu znaleźć te smoki i je jakoś przekonać na naszą stronę. O wyroczniach mówi się, że wiedzą wszystko. Może w takim razie jedna z nich jest w stanie rozwiązać twój zawój problem. Powinieneś odwiedzić siatkę wyroczni usytuowaną na północny wschód od miasta. Okej. Okay. A może jednak ta muzyka jest teraz za głośno, co? Nie, ta muzyka w trakcie właśnie bitwy, ta, która była teraz przed chwilą, jest trochę ciszej, mam wrażenie. Jest fajno. Mogłabym sobie grać trochę głośniej. A ta muzyka taka standardowa od Nieumarłych, to już wiecie. To już mi się przeżarło przez te wszystkie kampanie. Ale też jest spoko. Szkielety. O właśnie, mamy już pierwszą inną jednostkę. Co nie mają Nieumarły? Wielka tarcza. Wielka tarcza. Przecinki i kropki, oczywiście, jak zawsze. Wielka tarcza. Stoczenia otrzymuje tylko połowę rany, gdy zostaje atakowane z dystansu. Okej. Okay. No to jest dobre, w sensie jakby to jest mocna umiejętność. Statystyki pokażę się mocno nie różnią. Prędkość i inicjatywa wysokie, wiadomo. Punkty życia 4, okej. Okay. Obrażenia 1 jak zawsze. No dobra, nie będzie. Coś to zmienia? Ishuma Ishkun została założona przez nekromantów w dawnych czasach. Kiedy to zaraza chciała postrach na całym świecie, na całym terenie Axoth? Okej. Okay. Były trochę rozpaczy i wielu przybyło do Ishuma i coś tam, mając nadzieję na życie po nieuniknionej śmierci. Ciała tych nieszczęśników nadal stanowią źródło wojskowej potęgi miasta. Czyli zgaduję, że jest przyrost większy gdzieś. Nie wiem, szkieletów może? Chociaż to nie jest napisane. No dobra, nieważne, lecimy dalej. Tak, szkieletory są. Można by było sobie karczmy jeszcze zrobić, ale to może potem. Przyjrzyjmy się może samemu Nadirowi, bo to jest dość istotna jednak postać, wydaje mi się. Siła żarów 3, oczywiście zwykłym nekromantą, mamy już jakieś szkielety, nawet takie ulepszone. One, jak wiecie, są normalne, tak samo zombiaki są normalne. Bez zmian. Lerna Sylanny. Obrażenia zakręć oparte na żywiole ziemi. No to możemy sprzedać ewidentnie, na samym starcie już. Więc jak tylko będę miał targowisko, to sobie to sprzedam. On startuje właśnie na magię przywołania i magię mroku. Dlatego ma jeszcze łowce dusz. Niewielka liczba duchów pojawia się za każdym razem, gdy ginie grupa wrogich istot. Liczba przywołanych duchów zależy od poziomu bohatera. I to jest dokładnie poziom bohatera, tak? Czyli jeżeli pokonam jakiś wrogi oddział, to w tym miejscu powstaną stak duchów po prostu.
tak, duchów tam powstanie, których kontrolujemy, one oczywiście znikają na koniec bitwy i jest ich dokładnie tyle, ile wynosi poziom bohatera, więc na pierwszym poziomie będzie to jeden duszek zawsze. Nethir gardzi cielesnością bardziej niż inni nekromanci. Dla niego doskonałość może objawić się tylko w obnażonej duszy, obdartej ze wszystkich cielesnych nieczystości. Na polu walki jego niezwykła znajomość świata duchowego pozwala mu na łapanie dusz przeciwników i używanie ich w roli posiłków dla własnych oddziałów. Okej. Okay. I teraz tak, jak chcemy sobie rozwinąć tego bohatera? No, biorąc pod uwagę, że mamy dwie magie, no to będziemy je rozwijać, prawda? Magia mroku, magia przywołania. Może mi wyjdzie przynajmniej to, co chciałem zrobić z tym Mahirem, ale mi nie wyszło. Więc może akurat, tylko czekajcie, nekromanci, właśnie. Magia mroku, magia przywołania. Do tego bym sobie jeszcze talent magiczny, no bo jak mamy dwie magie, no to warto by było spamować tymi umiejętnościami. Do tego co? Może obrona? Nie umarli, tak będziemy sobie, prawda, bardziej stać z tyłu i po prostu się bronić. Oczywiście dowodzenie, nie naszatuję. Logistyka na pewno też bym chciał, jeżeli wpadnie. Jaka mam szansa na logistykę? 8%, całkiem dużo. To dobrze akurat. Bez logistyki to będzie tragedia tutaj. Zagrałem na normalnym i tak. Więc no. Jest tak, jakie mroku, przywołania, talent, obrona i logistyka. No, tak bym to widział. No. Machiny wojenne, nie? Oświecenie też raczej nie. Szczęście nie, a tak nie, dowodzenie na pewno nie. Magia świata, magia zniszczenia. Nie. Dobra, to zdaje mi się idealnie. Magia mroku, magia przywołania, talent magiczny, obrona i logistyka. To jest nasz plan. Oczywiście logistyka by było fajnie, jakby jak najszybciej wpadła, no ale cóż, to już wiadomo, różnie może być. Mówili, że gdzieś to tutaj chyba jest ten, w tą stronę gdzieś powinien być ten, wróżbita, Maciej. Czy jak mu tam było? Dwa rtęci, okej. Okay. No to jest niby wyzwanie, ale... No właśnie, potrzebujemy tego. Ja nie wiem, czy po prostu zwykłymi tymi kościakami bym tego nie zrobił. Bo widziałem, że oni strzelają w tych łuczników. Więc może po co ich tracić, skoro możemy ich nie tracić? No właśnie. Oni mają wielką tarczę, więc mają zwiększone obrażenia od ich ataków. To jest super. Dobra, tak. Okej. Okay. Tylko 9, no dobra. Okej, okay, teraz tak. Teraz do tego podejść. Stracimy trochę tych szkieletów, tak, już 14 ich straciłem. Ale to wiecie. 16. No, ale jak mam tracić z tych łuczników, to wolę nie. Łuczników wolę wykorzystać gdzieś w walce potem. No i właśnie. Po poległych powstają duchy. No jak widzicie, nawet one są zmienione trochę. Ale to są takie zwykłe duchy chyba, tak? Niematerialność, latanie, dokładnie tak. Zwykłe duchy, po jednym zawsze. I znikają na koniec bitwy oczywiście. 16 szkieletów straconych, może coś wskrzesimy sobie. Wskrzeszamy oczywiście. No teoretycznie mamy takie jeszcze, właśnie. Szkielet hoplita, ale wydaje mi się, że nie. Na razie będziemy korzystać z tych po prostu. Może kiedyś się zrespecjalizujemy na tamte. Na razie niech zostaną te. No i pójdziemy chyba w stronę słońca, co? Gdzieś tam, no bez tej logistyki to będzie tragedia, bo to nawet ścieżek nie ma. Archanioły. Laska Sarisusa, no niepotrzebne. Jakieś wampiry. No wiecie, no gdybyśmy grali Markalem, to byłoby super, prawda? Gdybyśmy sobie szkielety przyłączyli, i wampiry byśmy sobie przyłączyli. Tutaj też coś stoi z tego, co widzę przy tym opłocie najemników. Pokażcie nam mi to. Co to są? Upiory chyba, nie? No tak. Może jakiś bohater dodatkowy? Karczma, poproszę. Lukrecja, okej, może być. Ona wampira jeszcze ma, no tak. No to bomba w takim razie. Bierzemy wampira. Jeden szkielet niech zostanie. I resztę zabieramy. Ma wampir? O, to się dowiemy w trakcie walki. Ale wampir jest zwykłym wampirem. To tak, Lukrecja może się przejść gdzieś i będzie zwiedzać. Co my tutaj mamy tak właściwie? Siła czarów, okej. Okay. Kopalnia kamienia. No to koniecznie trzeba zrobić. Więc przejmujemy od razu. No, niech będzie. Chociaż pewnie można było to zrobić lepiej. Ale z drugiej strony to były szkielety, więc nasze szkielety łucznicy i tak by nie będą im robili. Po dwa obrażeń pewnie. Ale wampir, no. Tutaj cerpery. Okej, no progów jest dużo. Niestety, które będą trochę trwały, niestety. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Oni też chyba będą się wyrzynać między sobą, więc... Oho. Bring me a shrub! Oh no, sorry, that's the other guys. Bring me 50,000 pieces of gold! Then, and only then, shall I help you.
50,000. What does he need so much money for? Doesn't he know the best things in death are free? Many of the worst things as well, Kudur. Regardless, we must get it. It will mean a few months of modest living, but it won't be the first time. Okej, okay, coś. Model tego, tej wyrocznie mega się zbugował jakoś. Nawet nie co to była za jednostka, w sensie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to była za jednostka, ale. Ale miejmy nadzieję, że więcej już jej nie spotkałem, po prostu będę musiał coś tam pokombinować. Ale to oznacza, że jakaś jednostka na mapie może być taka zbugowana właśnie. No cóż, będziemy sobie radzić w międzyczasie. Ale musimy przekupić wyrocznie, mieć 50 tysięcy w złocie. No w sumie mamy już 30 tysięcy, więc jakbyśmy chwilę jeszcze poczekali, to może. No nie wiem. Nie wiem, czy to ma sens, tu wszędzie są jakieś takie wielkie staki. Tu jest zamek. Okej. Okay. Ale i tak nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo obrona dwóch miejsc to już jest totalnie niemożliwe chyba. Ej, tutaj przejścia nie ma, niespodzianka. O kurczę, no. No drugi zamek to fajnie, nie, ale... Ale ciężko go będzie bronić, nie? Jakby go nas zaatakować z każdej strony. Tu może pewnie coś wyjść. Tu może pewnie coś wyjść. Tam to już w ogóle. Tu mi coś może wyjść. A też pewnie są jakieś drogi jeszcze. No nie, może to przejmiemy, ale no to też nie będzie łatwa walka chyba, nie? Tu są mury w ogóle z tego co widzę. Dobra, jak tutaj są jakieś strzały, strzelcy w sensie. Bo chyba to nie ma sensu. Nie, są zwykłe mury tylko. Nie, spróbujmy. Bo to są jednostki. Aha, walczące tak o. I to może? Czyli ty zadasz obrażeń. I dobra, nie zabijesz wampira chyba. Wampiry się teleportują. Chociaż dobra, lepiej było chyba strzelić. A nie, to są szkielety łucznicy. O nie. O nie. No to był błąd w takim razie, okej. Okay. Zombiaczki, zombiaczki. I teraz wait. Ty strzelasz, no. Rzecz nie, to też, był, nie, to też nie było dobre. Dobre zagranie. Do dwóch. No, zaatakuj. No, straty będą. I ładnie te szklety wyglądają w sumie. No, wiadomo, że włóczników, no bo w kogo przecież? No tych szkieletów włóczników to musi chyba wykończyć po prostu Nadir autotaczkami, bo nie widzę tego inaczej. Albo, o, zobaczcie, wampir. On się teleportuje przecież, no tak. Teraz tak podejdziemy. Tutaj. Ty jak najdalej. Co ty masz? A, strzał rozproszony. O, ciekawe. Czyli właściwie ta jednostka też jest zmieniona. Mimo, że nie jest customowa, to jest zmieniony ten łucznik. Fajnie, fajnie, ciekawie. 8. Co, chwila, co? Ty nie masz latania. Okej. Okay. Animacja wskazała na latanie, no ale dobra. Mogę cię przyblokować? Nie. Dobra, wleci tak. Atakujemy tutaj. No, ta bitwa to taka. Bym powiedział średnia. Ale trudno. No może na ten zamek przysłuży się jakoś, ale wątpię. W sensie, no... Też zgaduję, że zaraz tutaj przyjdzie po prostu jakiś płot i mi go przejmie. I to jest takie... mech. Teraz kombinatoryka, proszę bardzo, tutaj pyk. To trochę potrwa niestety. Ej, a czy ja nie powinienem mieć jeszcze jednego? W sensie, jak te szkielety zginęły? To nie powinienem jeszcze jednego ducha mieć? Te szkieletów? Dziwne. Atakować go? Nie, broń się. I rozstrzeliwujemy. Ten kolejny duch już leci. No dobra. A się śmieją te duchy. Uroczo. Okej. Okay. Defend. Przecież, a, możesz już tu wejść. No dobra, no to wejdź. Atakuj go.
Strzałki nam się nie skończyły jeszcze? Nie. Pyk, pyk, koniec. No, czy było warto? Zamek fajnie niby mieć. Co ja masz umocnienie jakieś, nie? Logistyka, dobra. Mamy to. Nie no, dobra, zróbmy tak. Zapisz. Zamek. No, zaimek, tak. Zamek. Nadpisać? Aha, dobra, okej. Okay. Skasowałem sobie jakiś zapis najwyraźniej. Sprzed 3000 lat. I zobaczcie, patrzcie, tu. To jest jakiś bot. I czy to jest Ichora, która jest bugowana? Tak, to jest bugowana Ichora. No cóż, trudno. I możemy ją dojechać w sumie. Szkoda, że tutaj nic nie zrobiłem. Mogę sobie jednostki kupić, zobaczcie. Czy tu jest do kupienia? Jest. Dobra, inaczej. Widzicie to dobrze, że ten, że zapisałem to sobie. Zamek, proszę bardzo, pyk. Oho, czyżby crash? Pewnie tak. Dobra. I teraz tak. No niestety ta Ichora, no nie wiem, no jak będzie bardzo to irytujące dla mnie, no to możemy to... Hej! To możemy to... Tam naprawię tą Ichorę potem, ale na razie to... Cicho pici, no... Wielka tarcza, osłona tarczą. Czyli nie tyś, że im... Oni otrzymują zmniejszone obrażenia od ataków dystansowych, to jeszcze dają tą premię wszystkim pozostałym jednostkom dookoła. I uderzenie mają. Odporność na magię. No to fajna jest jednostka, no. Ale na początku chyba ci łucznicy jednak. Czy nie? Bym zrobił tak. Nie, no lepszmy ich tak. Miejmy tych łuczników dużo na razie. Chyba, żeby to jeszcze bohatera wyszkolić. Nie, ma tylko jedną jednostkę, to nie. No dobra, no to... Zrób jeszcze może tak. I tak. 41, no sporo. O, albo jeszcze by można było to zrobić. Żeby sepanować na przykład trzech pojedynczych takich... tych hoplitów właśnie i ustawić tutaj dookoła, żeby właśnie zmniejszali obrażenia tym łucznikom tutaj. W sumie. Ma to trochę sensu. Dobra, podchodź. Aha! No tak, magowie. Wtedy masz poziom pierwszy. I takie obrażenia zadajesz z tego. No to fajne. Nie zakręć, no nie mam. Ja nie wiem, czy tego bot lepiej nie zrobi. Bo bot mi co atakował za ile? Nie, ile on stracił tych... 40 chyba, nie? Chyba 40. Mi się wydaje. No. Śmieszne. Ty, ale w sumie, patrzcie, przy pierwszym level upie dostałem od razu logistykę. To jest fart. To jest fart akurat, to przyznaję. Serio? Wow. Te karkulce oczywiście otrzymują po jednym punkcie obrażeń, nie? No bo przecież to niezniszczalne. O, może? Nie, zabrakło. No, dobrze, okej. Okay. Nie stracę więcej. Więc może lepiej to zrobiłem? A ty tak jest około 40 straty. O, chyba 41 stracił. Ma 39, wow. Jest niesamowite. Mistrz życia, znajdowanie drogi! Znajdowanie drogi? Uchwytność to niekoniecznie. To też jest fajne, ścieżka wojny. No bo tak, no, w przywołaniu na pewno chcemy mistrza życia, no bo wskrzeszenie umarłych, wiadomo. No i fajnie, że ja miał się wskrzeszenie umarłych, nie? To byłoby miło. Mistrz prawej ziemi? No jeżeli będą gdzieś jakieś wybuchowe pułapki, no to okej, okay, ale tak, to nie. Mistrz przywołania może. No takie te podstawowe rzeczy. Tych tutaj to raczej nie chcę. W talencie magicznym to trzeba jeszcze zdobyć, a w magii mroku? Też takie te podstawowe raczej. Tutaj nie będę miał chyba jakichś takich wymagań. W obronie można by tutaj się pobawić pod ostatni bastion na przykład, ale... No, znajdowanie drogi. Takie te podstawowe rzeczy raczej. Tu jest w ogóle takie coś. Podejdźmy do tego. Zwiedzaj dalej. Zwiedzamy. O, złoto leżące tak sobie. O. Miło. A nie ma przejścia. To chodź na górę w takim razie. Chodź na górę. Fort. Tu już zbudowałem coś. No, on teraz rozbudowa dwóch zamków. No, to tanie to nie będzie, na pewno. Takie rzeczy tu, takie. Ale widzicie, czwarty dzień i bot już tutaj był ze swoim bohaterem, więc on jest gdzieś niedaleko. Jak trzeba będzie bronić dwóch zamków, to chyba nie dam rady. No, dzień dobry. I tak się to kończy właśnie. Dobra, tak. Więc wampir. Tu jest inferno w ogóle. Okej. Okay. Jest pomarańcz.
On 3 dni, no to no chyba tam nie zdążę. Mam takie wrażenie. Jak już to ty możesz tam zdążyć. Chodź tutaj. Oj, no nie wiem, czy jakąś obronę tutaj zdążymy zorganizować. Chyba wątpię. Tutaj robimy tak. Można te jednostki by sobie przesłać, co? 2 dni. No ja ci przyślij, no co? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może mi teraz wejdzie i zajmie zamek. No to lipa. No tak sądziłem właśnie, że to może nie być zbyt dobry pomysł. Z tym drugim zamkiem. Teraz ja się będę męczył z tym tutaj. I za chwilę mi... No pewnie i coś. I co zrobiłeś już? No i zabijaki mi sobie szkodził, nie? Z jakiegoś powodu. Odbijamy z powrotem. Co to jest za zaklęcia w ogóle? O, ognista pułapka, okej. Okay. Możemy jeszcze zrobić. Duchy możemy zrobić. Ale samym fortem to nic nie da. I tu mogę jednostki wyszkodzić. Nie. Chwila, moment. Mi się nie zgadza. Weź to wczytaj tutaj. Jeszcze raz. Ja to będę czytał, tak, mimo że na normalnym. No sorry, ale... Tak musi być najwyraźniej. Dobra, no ty idziesz tutaj, powtarzamy te ruchy, można powiedzieć. Ale to naprawdę mamy jednostkę do przeszkolenia? Tak! No ale no... Co z tego? Tak powiem. Raven, Talanar. No dawaj tam Raven, no co? Ale co ona ci zrobi? No nic. Wysoki. No to chyba raczej wątpię, no chyba, że nie, no to też nic nie da. To chyba też raczej nie. Szkoda pieniędzy. Tutaj to. No dobra, spróbujmy teraz. O panie. Chyba, żeby... No to też nie jest głupie w sumie. To też możemy spróbować jeszcze. Jeszcze jeden mam pomysł. Ale to nie wiem, czy to się uda. A raczej wątpię. Na pewno się nie da? Czekaj. Ja ci to zrobię. Ile? 5? 5. A, kliknąłem 4 oczywiście. Dobra, rzeźbimy, moi drodzy. Rzeźbimy. Tak. Pyk. Nawet trochę dalej możecie się rozstawić. O. O, wspaniale. Opis o zbagowanie, prawda? Tak. Łucznicy też. O, fok, coś jest nie tak. Musiałem nie wyrzucić jakichś tych plików. Chyba. Dobra, czekajcie, spróbuję to naprawić. Może. No bo zobaczcie, no co to się dzieje w ogóle. Nie, tak nie może być. Okej. Narotowałem trochę tymi plikami. Aha, tego nie wrzuciłem szkieletu jeszcze. No właśnie. Trochę się w tym pobawiłem, ale koniec końców nie znalazłem odpowiedzi. W sensie, nieważne jak zrobię, to i tak te jednostki są zbagowane. Te właśnie łucznicy i chłopi. Ale tylko jak wrzucę jednostki z nieumarłych, tak? Czyli jeżeli w ogóle wywalę wszystkie te modyfikacje, to wtedy jest okej. Czyli w którymś... Która z jednostek nieumarłych musi coś, nie, musi psuć po prostu tych chłopów i uczników. Więc teraz chyba znowu jeszcze zmienię te szkielety, żeby z powrotem były tak, jak były. I spróbujemy zrobić tę bitwę tak, żeby po prostu nie walczyć z nim, czyli nie robić walki takiej bezpośredniej, nie? Tylko ewentualnie autowalkę. No to dobra, to jeszcze raz. Dobra, mamy to. Teraz tak właśnie widzę, że chyba mieliście czarny ekran po prostu przez tą chwilę, jak o tym mówiłem. Bardzo możliwe. Ale dobra, trudno. Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze, bo mówię, jak są zepsute, no bo... No mogę zawalczyć, po prostu wam pokazać, że są zepsute te jednostki, tak nadal. To jest, no właśnie, cały czas to samo jest. Więc nie tu, tylko tutaj. Albo tak zrobimy, o tak może. Miałem jeszcze jeden pomysł, jak to zrobić. Mianowicie, zrób tak i od razu tutaj. Ty lecisz tak, jak miałeś lecieć. Tutaj. Szkolimy bohatera. Możesz być ty. Budujemy... Powiedzmy, że to. Weźmy to jeszcze.
idź tutaj. Jako przynęta po prostu. Nie wiem, czy to dobry pomysł? Pewnie nie, ale no zobaczymy. Co zrobi pomarańczowy bot? Nie wiem, masakra z tymi modyfikacjami czasami. No bo teoretycznie w poprzednich scenariuszach faktycznie grałem przystanią. Więc, no nie wiem, dlatego coś się stało tutaj. Aha, dobra, poleciłem na Lukrecję. Nawet lepiej. Bo właśnie, no nie zdążę teraz. Serio rozdzielił tych jednostków. Teraz możemy... No tak, tu nie zdążę. Tu nie, ale możemy zrobić tak. Przekazać mu tą armię. W ten sposób. I może Talana raz sobie poradzi? 7 dni. Aha, i tak masz 2 dni. A dobra, chcesz wejść do zamku. Zbuduj. No to. I w tym zamku również. I teraz cały myk polega na tym, że quick save. I musimy się ustawić w takim miejscu, żeby on nie był w stanie tego nadiera tutaj mieli capnąć. Nie wiem, tutaj może. Powiedzmy. Było tych dwóch drzewek. I zaraz będzie wczytywanko. Umili na razy. No, ale dobra, no nie wiem, skontaktuję się po prostu z Jokerixem i jakoś to naprawię. Okej, dobra, czyli musimy trochę dalej się odsunąć. Uciekaj, tylko że jeszcze... Pięknie. A wyjdź. Jeden wczytaj tutaj. Trochę dalej musimy się ustawić po prostu. W takim razie. No nie, tutaj może w takim razie. Już powinno być wystarczająco daleko. Tylko to akurat, że ten pomarańczowy jest zawsze na samym końcu. No ale cóż. Trudno. No. No fajnie, że masz teraz milion ruchu, nie? To tak fajnie, fajnie. Aha, on nawet tam idzie dalej. Aha. To może się cofnę w ogóle. Co wy na to? Tutaj na przykład. No i zobaczymy co teraz. I teraz sobie wyobraźcie, że gramy to na ciężkim i będzie jeszcze gorzej. Znaczy, że byłoby jeszcze gorzej. Bo teraz to jest luzik, lajcik, zobaczcie. Wrogowie są tacy słabi. No, idealnie. Wow. O, ostatni dzień tygodnia. Szkoda, że akurat ostatni, a nie pierwszy, no ale... Już trudno, dobra. Weźmy duchy. Wyszkolmy te duchy. Teraz. Aha! No tak, no... Łatwo by było, nie? Ale kombinacje, szpagaty... Dobra, stoimy tutaj. Musimy to jakoś wziąć w kleszcze po prostu, bo... Masakra. Jeszcze nie mogę tej bitwy rozegrać samemu, no muszę to zrobić na autowalce. No bo się mody zbagowały. Nie wiem dlaczego, w sensie jakby no... Pousuwałem przez wszystkie te pliki z... Te stare z tych jednostek. Idź pan z tym botem. Dzień choroby. No, pewnie, że tak. Pewnie. Jeszcze mi dowalcie bardziej. Bo wyzwanie to nie... Zresztą rtęć to by się przydała, nie? Wiadomo. A ty co, możesz raz już zbudować? Wow, ile jednostek, jej. Nie tak, tylko tak. Tutaj wyjdź. Najbardziej by się opłacało, no właśnie, bo teraz zrekrutować z tego, co mi się wydaje. Możemy z nim zawalczyć. W takim razie, wyszkul tą Deidre. Daj mi te jednostki, albo zrób tak nawet. Nie wiem, tak? Tak będzie chyba najlepiej. Jakiś quick save. A mogę mi kopalnię jeszcze zajął. Musimy to zaakceptować. Ale to była akurat dobrze rozegrana walka z tego, co widziałem. Szkielety nam się już pokończyły. Chociaż nie, reszta jest na drugim bohaterze przecież. Wieczna niewola, tak. Cokolwiek by się nie działo. Tego nie zdobywamy. Mamy się tutaj. W tym zamku budujemy... No nie wiem, mosty chyba. Dla pana starosty. Targowisko. Tu już by to było zbudowane. Deidre, ty se wyjdź. Okej, tu nie przejdziesz, to idź tam. Ale nie, no dobra, no tu się dzieje, widzicie, no to nie jest takie banalne. Czy tak, stąd przychodzą Akademia, tak, zielony. Tu jest niebieski, ale jego widzimy w miarę, więc kontrolujemy tą sytuację. No i teraz tylko tutaj jest niebezpieczeństwo, tak? Bo tu mi pomarańczowy przychodzi. Dzień dobry państwu. Ja oczywiście jednostek nie mam w zamku, no bo przecież choroby. Był tydzień choroby, nie? Dobra, zróbmy jeszcze parę turek. Może jedną. Może dwie. To wiem.
Zdatne surowce, super. No to teraz tak. Lecimy tutaj, lecimy tak. Oddaj mu jednostki. Nie wiem, czy większość. No, wszystko nawet. Nawet zrób tak. Nawet balistę mu oddaj, a co? A balistę nie umarł, to by za wiele nie robi, no ale... I teraz tak, quick save i orientujemy się, czy on zdąży nam podejść do zamku. Już może zbudujemy jeszcze, czy nie? Ratusz na przykład. Zawsze można mury jeszcze zbudować. Ewentualnie. Żeby wieżyczka strzelała. Wtedy się obronimy. No, aczkolwiek wydaje mi się, że tak najprostszy sposób na tą misję to jest pewnie po prostu zabunkrować się przy jednym zamku, a nie przy dwóch. Bo teraz ja będę tak latał i biegał, no właśnie. A jakbym się zabunkrował przy jednym zamku, to byłoby git pewnie. I tego nie dogonię, nie? Dobra, czytamy sobie. Idzie o polas. A, tu jest. No, zabrakło. Widzicie, że tak. Ale logistykę mamy, tak? I znajdowanie drogi, więc i tak już tego ruchu mamy dość sporo. W porównaniu do tego, co moglibyśmy mieć. A, więc tak, to przejmujemy z powrotem. Wróciliśmy do zamku, moi drodzy, nareszcie. Mam jakieś zaklęcia w końcu. Wampiry. Wampiry. Nie, no łuczników po prostu ulepszmy i tyle. Jakieś takie podstawy, powiedzmy. Tu nic. Tych ulepsz. Pyk, 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 pyk. No i pocieśnimy sobie te słabe jednostki. Ty polecisz tam zwiedzać. No i tak pewnie padniesz w końcu, więc... Nie ma problemu. O, takie surowce są. No zobaczcie, coś tutaj jest do pozbierania nawet. Tutaj możemy zrobić... Tak. Tylko zgaduję, że tutaj... No właśnie, ktoś nie może przejść, nie? I to trzeba było zdobyć. Może jakiś bohater? Nie no. Deidre musiał być tam wrócić. Rytnicą. Tu warto było podejść po prostu, nie? Żeby mieć większy obszar odkryty. Coś tam wiedzieć jednak. No cóż, no przewidziane, słuchajcie, no przewidziane. Chaves, o Boże. Czemu Chaves akurat tu musiał być? No, tu kolejny, no tak, tak, świetnie, świetnie. No i to jest ta misja właśnie, nie? Dlatego tego nie chciałem grać na ciężkim, no bo to jest niemożliwe. Dlatego to sobie pokonamy. Ale tego to ja nie wiem, czy powstrzymam. Bo jest oczywiście co? Jest oczywiście tydzień choroby, tak jest. To nic mi nie da. OC to zbuduje, no i teraz będzie już nie do odbicia, nie? Więc fajna inwestycja. Dobra, wiecie co? Kończymy ten odcinek. Mam dosyć na razie. Boty się panoszą. Może oddam ten zamek po prostu i nie chcę z niego korzystać. Wyrąbane w niego. Bo widzę, że inaczej może być ciężko naprawdę. I to jest normalne, nie? Przypomnę, to jest normalne. To nie jest ciężkie ani heroiczny. To jest po prostu normalne. Dobra. Asza pożera wszystko. Ja postaram się ogarnąć te notyfikacje. Chociaż ja w ogóle hero sobie będę musiał ogarnąć, bo będę sobie robił ten formatowanie dysku. No, mam nadzieję, że przetrwam to i że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Także życzcie mi szczęścia, życzcie mi cierpliwości do tej mapy, bo może być ciężko. Aż na pożar wszystko. Słyszymy się w następnych odcinkach i na razie.